Jeśli zadajecie sobie takie pytanie, czy Bóg jest normalny i czy Bóg może się zniżyć do pułapu człowieka i czy może się zaangażować w życie człowieka, to chcę ci powiedzieć, że tak. Nazywamy się Artur i Agata Cerońscy. To jest mój mąż, który wiele lat temu był w zorganizowanej grupie przestępczej. I kiedy był w tej zorganizowanej grupie przestępczej, chciał mnie zabić. Potem poznał Jezusa i poprosił mnie o wybaczenie. Potem ja poznałam Jezusa. I Duch Święty, ten sam, który wzbudził Jezusa z martwych, zamieszkał wewnątrz mnie i uzdolnił mnie do tego, abym mu przebaczyła. I teraz popatrzcie, czy Bóg może się zaangażować w twoje życie? Yes! Bardzo pragnie zaangażować się w twoje życie. On bardzo chce, ale czeka, aż do niego zawołasz. On zaangażował się w nasze życie. Kiedy zawołałam do niego, że potrzebuję ciebie, ale jestem taka sprawiedliwa, że wydaje mi się, że za moją sprawiedliwość żywcem pójdę do nieba. Ale jak w Biblii przeczytałam, że kiedy mężczyzna porządliwie spojrzy na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa, zrozumiałam, że moja sprawiedliwość jest jak obrzygane ubranie. Rozumiecie? Potrzebujesz Boga, kimkolwiek jesteś, bez względu na to, jaką pozycję społeczną masz. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. My dzisiaj żyjemy razem. Jesteśmy mężem i żoną. I mamy się dobrze. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy kochankami, umawiamy się na randki. To jest normalne życie. To jest normalne życie. Bóg chce przyjść do twojego życia i chce tutaj na tej ziemi być zjednoczony z tobą. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj dzisiaj do Jezusa. Zawołaj dzisiaj do Niego. I teraz zobaczcie, my jesteśmy autentycznie szczęśliwymi ludźmi. Dlatego możemy z tego miejsca tak do was mówić. Dlatego tak możemy śpiewać i takie rzeczy możemy opowiadać. Ponieważ Syn wyswobodził nasze życie. Mówimy do was o prawdziwej osobie. O Jezusie Chrystusie, który mieszka w nas. Halleluja. Uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie. Jezusie. Jedyny. Mój Jahwe broni mnie. Powiedz. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie. Wielki Jahwe. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Nie tak. Źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codzienne. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe. O, szakoloroba, on się upomina o ciebie. On szuka ciebie. Odpowiedz mu. Odpowiedz mu. Odpowiedz mu. Nie ma takiego problemu, z którego on cię nie wyprowadzi. Nie ma takiego problemu. Uwielbiamy cię. Nie ma takiej choroby, która nie może zostać uzdrowiona. Przez to, że uwierzysz w to, że on się rozchorował tą chorobą. Nie ma takiego grzechu, który nie zostanie ci wybaczony, kiedy uwierzysz, że on za ten grzech już umarł. Nie ma takiego demona, który nie odejdzie z twojego życia, jeżeli uwierzysz, że został zmiażdżony pod stopami Jezusa.
Święty, święty. On jest Bogiem. Święty, święty. On jest Królem. Święty, święty. On jest życiem. Święty. Wiecie, przyjaciele, od dawien dawna ludzie szukali Boga. Zawsze Go szukali. Różnie Go nazywali. I Słowo Boże mówi, że u zarania dziejów Bóg przemówił do ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Od zarania dziejów ta informacja jest głoszona. To nie działo się gdzieś w jakimś dziwnym, zapysiałym zakątku świata. To działo się w Jerozolimie. To działo się w Jerozolimie. Są na to historyczne dowody. Ale pomijając to wszystko, my tutaj jesteśmy świadkami tego, że Jezus Chrystus żyje. Jesteśmy świadkami. Słyszeliście świadectwa ludzi. Jesteśmy świadkami, że On żyje. Tak jak mówił tutaj mój przyjaciel, wystawcie nas na próbę. Jeżeli jesteś człowiekiem, który potrzebuje Bożego dotknięcia, to ja chcę, żebyś wystawił mnie na próbę. Jeżeli chorujesz, pomodlę się o ciebie ja lub ktoś z moich przyjaciół i twoja choroba zniknie. Jeżeli masz jakiś problem, możesz z nami porozmawiać. Pokażemy ci rozwiązanie tego problemu. Nazywamy się Kościół Mocy, dlatego że wierzymy w Boga mocy. Nie wierzymy w Boga, który nic nie może. Wierzymy w Boga, który wszystko może. Wierzymy w Boga, który jest w stanie zamienić na podstawie prostego aktu wiary człowieka. Potrafi zamienić coś, co jest totalnym dnem, w coś, co jest totalnym zwycięstwem. Oto ten Bóg, to ten sam Bóg, o którym trąbi cały świat, tylko my znamy drogę do Niego. Tą drogą jest Jezus. Bo to jest nieważne, przyjaciele, że się zna jakąś tam część świata. Trzeba jeszcze umieć do niej dotrzeć. A my znamy drogę. My znamy drogę. Tą drogą jest Jezus. My wiemy, jak tą drogą się poruszać. Wiecie, kiedyś był pewien człowiek. Nazywał się Nikodem i on żył 2000 lat temu w czasach Jezusa i był porządnym człowiekiem, religijnym, przestrzegającym prawa religijnego, prawa społecznego. I ten człowiek, on dowiedział się, że właśnie po tej Galilei, w miejscu, gdzie on mieszka, chodzi jakiś tam właśnie Jezus, o którym mówią, że jest Mesjaszem, Synem Bożym, ucieleśnionym, żywym Bogiem. I wiecie, ten Nikodem nie mógł o tym przestać myśleć i on postanowił spotkać się z tym Jezusem, ale że był bardzo poważnym człowiekiem, człowiekiem na stanowisku, był jakby takim ministrem w dzisiejszych czasach, można by tak powiedzieć. On postanowił do Jezusa pójść, ale w nocy, tak żeby go nikt nie widział. I poszedł do Jezusa, stanął przed nim, a był już człowiekiem dość starym, powiedział: Ty musisz być od Boga, nikt bowiem by takich znaków i cudów nie mógł czynić jak Ty. Coś w tym jest, on powiedział, coś w Tobie jest. A Jezus nie pociągnął tematu dalej, tylko to powiedział do Niego tą prostą prawdę: Nikodemie, musisz narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Ja dzisiaj mówię do Ciebie tą prostą prawdę, obojętnie kim Ty jesteś i co sobą prezentujesz, musisz narodzić się z Ducha Świętego i to jest możliwe i ja wiem, jak to zrobić i mogę Ci powiedzieć. Ja wiem, jak się narodzić z Bożego Ducha, a do nieba idą tylko ci, którzy mają odrodzonego Ducha. Nie ci, którzy są dobrzy. Jest pełno dobrych muzułmanów, buddystów, jest pełno dobrych ateistów. Ale ci ludzie, mimo że są dobrzy i porządni, idą do piekła. Kiedyś, pamiętam, miałem przyjemność siedzieć przy jednym stole z dwojgiem młodych ludzi. On właśnie kończył studia prawnicze, ona właśnie kończyła medycynę. To dobrzy ludzie, byli parą, zamierzali się pobrać, ale postanowili ze mną porozmawiać. Musieli zaspokoić jakoś swoją ciekawość.
tak jak Nikodem, przyszli do mnie. I ja popatrzyłem na nich i powiedziałem, jesteście młodzi, macie przed sobą prawdopodobnie wielkie kariery życiowe, jesteście bardzo dobrymi studentami, chcecie czynić dobro i czynicie je, ale mam dla was podłą wieść. Gdybyście dziś umarli, obydwoje pójdziecie do piekła. I oni się bardzo zdenerwowali na mnie. Siedzieliśmy tylko przez odległość stołu, oni byli kulturalni, więc oni nie rzucili we mnie żadną rzeczą z tego stołu. Ale ta dziewczyna powiedziała, no jak to? Przecież ja pomagam ludziom. Czy ja za to pójdę do piekła? Ja mówię do niej, nie, to dobrze, że ty pomagasz ludziom. Jesteś bardzo fajnym człowiekiem. Pomagasz ludziom, będziesz świetnym lekarzem. Nie dlatego pójdziesz do piekła, że jesteś świetnym lekarzem, ale pójdziesz do piekła dlatego, że chcesz oprzeć swoje życie na własnej sprawiedliwości. A Słowo Boże mówi, że sprawiedliwością jest Chrystus. Chrystus. To prosta rzecz. Zamiast się starać, to trzeba przyjść do tego, który już się wystarał, który już wszystko załatwił. Przyjść do Jezusa, to się nazywa łaska, 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 łaska. Ja mówię do ciebie o tym, że jest dzisiaj łaska. Dzisiaj nie trzeba się nastarać. Dzisiaj trzeba przyjść do Jezusa i powiedzieć, ja chcę iść do nieba na podstawie tego, co ty zrobiłeś. I wiesz, co się stanie? Staniesz się obywatelem nieba właśnie od tego momentu. Ale w innym wypadku możesz być bardzo porządnym człowiekiem i pójdziesz do piekła, a całe życie na ziemi i tak przeżyjesz z brakami. Dlatego chcę, żebyście pamiętali o tym, co do was mówimy tutaj. Po prostu pamiętajcie o tym. Pamiętajcie. Halleluja. Wywyższamy ciebie, Królu nasz, jedyny, wszechmogący. Wciąż nie, mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój...